możemy tym telefonem o na przykład rzucić, o tak, nie możemy go tego. Siemaneczko drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku na kanale sprawdzimy sobie wytrzymałość telefonu Oukitel WP33 Pro. Główną cechą tego telefonu jest to, że jest on oczywiście pancerny. Dlatego trafił dzisiaj w nasze ręce i przetestujemy go w warunkach bojowych. Tutaj mamy wbudowany głośnik o głośności 136 dB, co naprawdę sprawia, że ten telefon jest słyszalny w ciężkich warunkach. Przykładowo jedziemy motocyklem, bach, słyszymy dzwonek, pracujemy na budowie w garażu, słyszymy dzwonek i bez problemu możemy ten telefon odebrać. Ale to sobie oczywiście sprawdzimy. A teraz puścimy sobie pierwszy lepszy filmik z naszego kanału. Zobaczymy, jak faktycznie głośny jest ten telefon. Ale go słychać. W międzyczasie oczywiście będziemy sobie sprawdzać treść baterii, bo tutaj producent deklaruje pojemność baterii na poziomie 22 000 mAh. Można używać tego telefonu jako powerbanka, także też spoko opcja. Ja akurat ładuję tutaj tym telefonem dzisiejszego dnia baterię do aparatu. Jedną z bardzo ciekawych rzeczy, które posiada ten telefon, jest oczywiście też noktowizor. Telefon jest mega odporny na wstrząsy, upadki, zalania wodą, wysokie ciśnienie, temperaturę oraz kurz i pył. Możemy nim rzucać, możemy go topić i to właśnie sobie dzisiaj sprawdzimy w warunkach ekstremalnych przy pomocy tego motocykla oraz oczywiście tego motocykla. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Wszystko musi się dać przypadkiem. Nie możemy tym telefonem na przykład rzucić o tak. Nie możemy go tak rzucić. A teraz tak znaleźć. Lecimy z tematem. On trochę nie chce wypadać, ale zaraz mu dopomożemy trochę. Nie miałem się zawrócić. Na razie ani rybki. O dziwo. Działa. Jeżdżę już dosłownie pół godziny na tym parkingu i go rzucam, cały czas próbuję już tak naprawdę już po chamsku. I zobaczcie, on nadal dycha, ani ryski nie ma na szkle. A co dopiero mowa o jakimś pęknięciu. Troszkę jest przerysowane, no to... Chciałbym w ogóle sprawdzić, czy faktycznie ten telefon jest również odporny na takie rzeczy jak rozjechanie go. Może nigdy w normalnym życiu nie podrzuca sobie telefonu pod koła i go tak zwyczajnie nie rozjeżdża, ale my sobie właśnie tak to sprawdzimy z czystej ciekawości. Musisz mi pomóc. Musisz złapać taśmę z tamtej strony. Jak widać jest nieśmiertelny. Korzystając jeszcze z okazji, że jesteśmy tutaj i ciągle nagrywamy, przez to bateria nam leci w aparacie w trybie natychmiastowym. Ale nam to nie przeszkadza, bo mamy ten telefon i korzystamy z niego również jako powerbanka. Przy okazji sobie doładowując co chwila baterię. Już któryś dzień nagrań z kolei korzystamy z telefonu jak się da. Internet, bluetooth, jasność na maksa. Oszczędzanie baterii mamy wyłączone. Procent widoczny, 87% baterii. Jak na parę dni użytkowania takiego intensywnego, ten wynik jest dosyć dobry. Myślę, że tydzień bez problemu by to wytrzymało. Katowania takiego potężnego tej baterii. Masz wściekanie się. Nie wiem co ja zrobiłem. Chyba nim sobie palca nabiłem jak... Ola mi mówi, żebym go nastawił jakoś. Ale nie gwarantuję, że to poskutkuje. Nie, boję się. Pociągniesz? Pociągnij tak wiesz, ale ja nie będę patrzył. Ale nie krzycz na mnie. A strzeliło. Ale ci strzeliło. Ten telefon wytrzymuje bardzo wysokie temperatury, także można go do piekarnika ładować. Są tu ślady takiej sadzy typowej. Gaźnik mam troszkę niewyregulowany. A jaki gorący. Jak widzicie, test na temperaturę przeszedł pomyślnie, więc lecimy dalej. Jedziemy kurde, na podwój miasta. Mamy tutaj głośnik. Ale to hula. Warto też dodać, że głośnik jest pod... No Głośnik jest pod spodem, nie? A tu spód mamy cały zaklejony taśmą, więc mimo wszystko i tak jest dosyć głośno. Znajdujemy się właśnie na torze, w sumie już byłem torze, bo jak widać tutaj tor został zrównany, została tylko jego cząstka. Przetestujemy sobie ten telefon teraz w warunkach takich bojowych. Nie wiem, przypadkowo upada wam telefon na torze podczas sesji treningowej. Nikt normalny w sumie telefonu nie bierze ze sobą na sesję torową. Sprawdzimy, co mu się stanie po prostu, jeżeli ktoś by go miał przypadkowo rozjechać. Więc rzadko kiedy się zdarza jeździć po telefonach, ale dziś zrobimy taki wyjątek. Podjedziemy zobaczyć, czy żyje. Żyje. Trochę brudny? Trochę brudny, ale żyje. Zaraz zobaczymy jeszcze dotyk. Tu działa. 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 Także nie ma wytrzymałszego telefonu raczej. Trochę go testujemy, słońce jest coraz niżej. Ten telefon wygląda tak. Ja go na razie nie chcę dotykać. Jestem w miarę czysto ubrany, ale postaram się dla was go odpalić. Ja go wrzucam z powrotem do wody i spróbujemy go jeszcze parę razy rozjechać i zwijamy się, bo dzień coraz krótszy, a jeszcze trzeba go umyć. Robimy teraz rzut z wieżowca. Zobaczymy, ile war folii bąbelkowej wystarczy, żeby uratować telefon. Tak naprawdę żartuję, bo ja mu nawet tej folii nie trzeba. Jedynie owijam go z tego względu, że nie chcę go wozić tutaj brudnego. Jesteśmy na myjni, rozpakujemy sobie nasz telefon. Pora go umyć. Zobaczcie, w ogóle ani jednej rysy, jak się go umyło. To ja. Mijający telefon. Chciałbym was również poinformować na sam koniec, że telefon będzie do zgarnięcia na oficjalnym fanpage'u marki Oukitel Polska. Więcej szczegółów będziecie mogli zobaczyć u nich już 21 października, bo właśnie wtedy startuje konkurs. Śledźcie fanpage i liczcie na swoje szczęście. Resztę oczywiście dostaniecie w opisie. Wszystkie niezbędne informacje, czy to linki do zakupu tego produktu, czy to też link do fanpage'u, gdzie będziecie mogli oczywiście wziąć udział w tym konkursie. W konkursie oczywiście będzie do zgarnięcia telefon marki Oukitel oraz jedno miejsce w teamie Oukitel Polska w Rajdzie Niepodległości. Także śledźcie i bądźcie na bieżąco. No, do zobaczenia, do widzenia i tego typu będz. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, pozytywny komentarz i dzwoneczek. No dzwoneczka nie musicie, ale zostawcie.